Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Ja nazywam się Paweł Nowak, a dziś zapraszam do wysłuchania mojej recenzji odtwarzacza CD marki Taga. Odtwarzacz ten otrzymałem w marcu 2023 roku. Marka Taga jest ostatnio bardzo aktywna. Niedawno wprowadziła na rynek przetwornik cyfrowo-analogowy, który już miałem okazję recenzować, DA400. Ten DAC znakomicie sprawdził się w połączeniu z wcześniej wypuszczonym streamerem audio, czyli TWA10B, który również recenzowałem na swoim kanale. Ten DAC na pewno świetną jest alternatywą dla starszych odtwarzaczy CD, ale myślę, że to nie jedyne jego zastosowanie. Teraz otrzymałem odtwarzacz płyt CD. Przypominam, marzec 2023 do testów. Trzeba przyznać, że tego rodzaju nowe urządzenia są właściwie rzadkością, ponieważ sprzedaż nowych płyt winylowych już dawno przewyższyła ilościowo sprzedaż płyt CD. Mam jednak wrażenie, że tak samo jak powróciła moda na kaseciaki, czyli magnetofony kasetowe, tak powoli wraca również moda na odtwarzacze płyty CD. Możliwość zakupu całych kolekcji od płyt CD w rozsądnej cenie jest naprawdę atrakcyjna, bowiem wielu przesiadło się na plikowe, sieciowe granie. Dość często odwiedzam miejsca sprzedające używane płyty winylowe oraz CD czy antykwariaty i widać, że biznes kwitnie również w kategorii sprzedaży właśnie płyt CD. Tęsknota za materialnym nośnikiem bywa często silniejsza od plikowej wygody. Dobry odtwarzacz jest w stanie konkurować, a moim zdaniem nawet przewyższać w kategorii jakość dźwięku niż korzystanie z popularnych portali streamingowych, nie wiem, Spotify czy Tidal. Taga Harmony, wprowadzając odtwarzacz CD do swojej oferty, umożliwiła zbudowanie systemu opartego na właściwie jednej marce. Brakuje tylko kaseciaka oraz gramofonu. Być może coś jeszcze wprowadzą, czas pokaże. Obecna oferta Tagi obejmuje zespoły głośnikowe do stereo oraz kina domowego, wzmacniacze lampowe i hybrydowe, źródła dźwięku właśnie takie jak odtwarzacz CD czy wspomniany streamer i oczywiście DAC. Jest również wzmacniacz słuchawkowy, przewzmacniacz gramofonowy, tak zwany mały kombajn wszystko mający. W kategorii akcesoriów audio jest listwa, jest kondycjoner sieciowy, przewody wszelkiego rodzaju, stędy pod kolumną oraz wtyki i złącza. Taga posiada również bardzo bogatą ofertę skierowaną na rynek PA. TCT D50 to jedyny obecnie odtwarzacz CD w ofercie marki. Wygląda naprawdę rasowo. Świetnie komponuje się w system. Nie jest za gruby, jego wysokość to 7 cm, szerokość to standardowe 43 cm. Płyta czołowa wykonana jest z jednego kawałka aluminium. Zawiera niezbędne elementy do podstawowej obsługi odtwarzacza. Wygląda to naprawdę schludnie i elegancko zarazem. Odtwarzacz ten dostępny jest w kolorze czarnym i srebrnym. Szuflada transportu płyty umieszczona jest centralnie. Wyświetlacz fluorescencyjny, włącznik standby, gniazdo słuchawkowe, potencjometr natężenia siły głosu, 5 dotykowych przycisków do sterowania napędem płyty CD. To wszystko znajdziemy na płycie czołowej. Tylny panel to dwie pary wyjść analogowych. Jedna para zbalansowanych gniazd XLR, pozłacane gniazda RCA z obrabianego mosiądzu, a piny XLR-a również są pozłacane. Użyty przetwornik cyfrowo-analogowy to ceniony 32-bitowy układ ES Sabre ES9018 reference DAC z architekturą HyperStream TM2 i Time Domain Jitter Eliminator oraz dwubiegunowy pełny różnicowy liniowy filtr Basela. Zasilacz: trójdelny transformator o mocy 305 W plus mały transformator standby. Okablowanie sygnału wewnątrz przewodami z miedzi beztlenowej zarówno dla gniazd i RCA, jak również XLR, w tym koaksjalne. Tylny panel to również gniazda dla wyjść sygnałów cyfrowych, optyczne i koaksjalne. Gniazdo sieciowe w standardzie JC. Dodatkowo mamy oczywiście pilot zdalnego sterowania. Urządzenie waży 5,3 kg. Napęd odczytuje również płyty CDR i CDRW. Odtwarzacz trafił do mnie w poniedziałek i cały dzień tak na dobrą sprawę grał sobie w tle. Tak samo we wtorek i w środę. Podczas gdy ja składałem w tym momencie swój wzmacniacz DA400 na lampie 300B. W czwartek przy kawie usiadłem z notesem, ołówkiem, aby wsłuchać się w brzmienie tego odtwarzacza. Na pierwszy ogień poszła płyta Little Earthquakes Tori Amos i moja jedna z podstawowych płyt do testowania, czyli 60. urodziny Tadeusza Nalepy. Następnie Shine of New Generation Slave Riverside, Zawinul, do Zawinul, później Float, Morland and Arbuckle, Tutti Orchestra Sampler. Polski odtwarzacz CD marki Taga Harmony skupia uwagę słuchacza, prezentując bardzo żywy, jaśniejszy dźwięk, dynamiczny, a przy tym naprawdę wciągający. Żywość przekazu, znakomity puls nagrań, tempo i dynamiczne skoki potrafią zrobić wrażenie. Może dawno nie słuchałem CD, ale dla mnie porównanie miałem odtwarzacz CD marki Lektor, którego używam na co dzień, a właściwie dość sporadycznie, no ale jest w moim systemie. To zupełnie odmienna stylistyka grania, ale skupmy się na Tadze. Przy bardziej rockowych numerach efekt bujanej nóżki nie jest objawem odosobnionym. Dynamika była serwowana przez cały czas testowania odtwarzacza. I ta wspomniana dynamika to moim zdaniem duży, olbrzymi plus tego CD-playera. Sampler orkiestry symfonicznej czy ostrzejsze rockowe granie podane z werwą i zaangażowaniem. Energia obecna w poszczególnych pasmach, bardzo dobra kontrola, rozdzielczość i szczegółowość. Tony najniższe prowadzone są bardzo równo i dobrze. Konturowy bas z mocno zaznaczonymi krawędziami. Pochód gitary basowej mocno osadzony, każda nuta idealnie zgaszona. Brakowało mi może odrobinę miodności tak zwanej, bardziej delikatnej i żywabnej sceny dźwiękowej. Średnica równa, gładka, pełna detaliczności. Separacja dźwięków kapitalna. Instrumenty szarpane, czy wokal żeński, trąbka, gitara elektryczna z przesterem, wszystkie brzmią znakomicie. Zakres tonów zszyty idealnie. Równowaga tonalna super. Żaden spod zakresów nie jest faworyzowany ani schowany. Góra pasma momentami być może jednorodna, ale wyraźna i przejrzysta. Kreacja przestrzeni na poziomie, powiedziałbym, nawet mojego CD lektora. Dokładność, precyzja i powietrze wokół instrumentów. Tego na pewno nam nie zabraknie. Całość brzmienia określiłbym jako nowoczesne, bez zbędnego zamulenia. Średnica i bas dobrze wypełnione, góra precyzyjna, konturowość brzmienia, precyzja dźwięków, nowoczesny sposób grania, tak najogólniej mówiąc. Jeśli szukacie nowego playera, być może to Taga Harmony TCT D50 jest godna uwagi, a przy swojej cenie dla mnie to jest nawet, bym powiedział, taki best boy. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Paweł Nowak, Nowak Audio. Cześć.